Ponownie witam bardzo serdecznie z Turcji. Dziś zagraliśmy sparing z czołowym zespołem Ekstraklasy Słowackiej, z zespołem Koszyc. Zremisowaliśmy 1-1, jak pewnie doskonale wszyscy kibice Krakowi wiedzą. Natomiast bardziej niż wynik interesowała nas dzisiaj także gra. A ta gra była naprawdę dobra, momentami nawet bardzo dobra, szczególnie tutaj mówię o drugiej odsłonie tej potyczki. Zagraliśmy w sposób niezwykle suwerenny. Mówię szczególnie właśnie o tych drugich 45 minutach. Zamknęliśmy rywala na jego połowie, wybieraliśmy piłkę bardzo szybko pressingiem. Do tego długo utrzymywaliśmy się przy futbolowcu na połowie przeciwnika. Stworzyliśmy sobie mnóstwo sytuacji. Jakimś cudem bramkarz rywala niektóre strzały bronił. Jedna bramka zdobyta ze stałego fragmentu gry, paradoksalnie, bo tak jak mówię, mnóstwo okazji z płynnej gry, ale przede wszystkim jesteśmy zadowoleni właśnie z postawy w tym sparingu. Widać, że powoli, mimo że wczoraj mieliśmy też ciężki trening motoryczny, trening kwasomlekowy, powoli już będziemy schodzić z obciążeń, już mniej jest tych jednostek treningowych, więc to też widać w poczynaniach zawodników Krakowi, w poczynaniach naszych graczy. I cieszymy się, że przed nami w piątek kolejne dwa spotkania sparingowe. Tutaj już zagramy po 90 minut, jeśli chodzi o pojedynczych zawodników. Już wchodzimy w te intensywności, można powiedzieć, ligowe, bo wiadomo, że właśnie naszym celem jest to, aby piłkarze wytrzymywali bez problemu pod względem wytrzymałościowym, szybkościowym te 90 minut. Graliśmy dzisiaj naprawdę bardzo dobrze taktycznie. Organizacja gry oczywiście, co do tego nie trzeba nikogo przekonywać, że nasz sztab szkoleniowy przywiązuje ogromną wagę do organizacji gry, do strategii, do realizacji poszczególnych założeń. No i możemy po tym sparingu podnieść głowę, możemy być zadowoleni, bo faktycznie wyglądało to należycie. Myślę, że mecz był prowadzony w dosyć żwawym tempie, obfitował w sytuacje pobramkowe. Myślę, że to my częściej posiadaliśmy piłkę i byliśmy bardziej kreatywni, jednak Słowacy groźnie kontrowali. Po jednej z takich kontr strzeli nam bramkę po rzucie rożnym. Niestety nie ostrzegliśmy się błędu w kryciu i Słowacy to wykorzystali. Na szczęście udało nam się wyrównać wynik spotkania, również po stałym fragmencie gry wykonywanym przez Boliewicza. Sparing na pewno był pożyteczną lekcją, każdy mógł się sprawdzić, w jakim jest miejscu przygotowań, jak się czuł fizycznie i na ile był w stanie robić to, co do niego należy na boisku. Niestety w tym spotkaniu nie zagrało trzech piłkarzy, Rok Strauss, Edgar Bernhardt, a także Krzysiek Szewczyk. Wszyscy ci zawodnicy, cały ten tercet boryka się z drobnymi problemami zdrowotnymi. Rok jeszcze nie doszedł do siebie po tym ostatnim sparingu z Gruzinami. Jesteśmy dobrej myśli, że już ostatnie sparingi zagramy w pełnym składzie. Na dziś to wszystko. Powtarzam, cieszymy się z dobrej gry w sparingu z Koszycami. Wynik 1-1, ale gra jeszcze lepsza niż ten rezultat.